Zakład Mechaniki Elektromechaniki Samochodowej Piotr Musz, Kraśnik, ulica Podleska 6. 1 września. W tym dniu wszyscy uczniowie rozpoczęli nowy rok szkolny. Zobaczmy, jak uroczystości przebiegły w kraśnickich szkołach. W Szkole Podstawowej nr 6 imienia Jana Pawła II w Kraśniku rok szkolny rozpoczął się o godzinie 10. Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie zebrali się na szkolnym boisku. Dyrektor placówki powitał wszystkich zebranych i podziękował za przybycie. Pierwszaki odebrały darmowe podręczniki, które ufundował budżet centralny państwa. Po części oficjalnej uczniowie wraz z nauczycielami udali się do klas. Szkoła przygotowała obszerną ofertę edukacyjną na rok szkolny 2011-2012. W klasach 1-3 będziemy prowadzili w tym roku projekt Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania dla uczniów klas nauczania zintegrowanego. W klasach 4 i 6 mamy w ofercie edukacyjnej klasy sportowe. Mamy w każdym pionie klasę 4, klasę 5 i klasę 6 o profilu piłki siatkowej. W Zespole Szkół nr 2 imienia Mikołaja Reja w Kraśniku uroczystości tradycyjnie rozpoczęły się od wprowadzenia szkolnego sztandaru. Następnie nowy dyrektor szkoły, pan Krzysztof Staruch, przywitał wszystkich uczniów, nauczycieli, zaproszonych gości oraz przedstawił dyrekcję szkoły. Kolejno miały miejsce wystąpienia okolicznościowe, w tym przemówienie kraśnickiego wicestarosty Jarosława Czerwa oraz posła Wojciecha Wilka. Na nowy rok szkolny przygotowano program, który ma zachęcić do nauki wszystkich uczniów. W tym roku szkolnym mam przyjemność poprowadzić zespół szkół nr 2 popularnego Reja. Jest to niewątpliwie przyjemność, ale też i zaszczyt, i zobowiązanie. W tym roku szkolnym w liceum mamy 7 klas pierwszych, jedna klasa technikum ekonomicznego. Jeżeli chodzi o profile kształcenia, zdecydowanie jesteśmy nastawieni na profile matematyczno-fizyczne, matematyczno-informatyczne, informatyczno-matematyczne, ale również medyczne i politologiczne. W przyszłości szkoła do swojej oferty edukacyjnej chce wprowadzić nowy przedmiot. Wkrótce pojawi się filozofia, która cały czas była aktualną ofertą edukacyjną tej szkoły. Pojawią się dalszy ciąg programu Jesteśmy Wybitni, Jesteśmy Zdolni. Myślę, że trzecia edycja też będzie w roku następnym. Są to kontakty z uczelniami wyższymi, są to kontakty z gimnazjami. Wszystkim uczniom życzymy sukcesów w nauce i jak najlepszych ocen na szkolnym świadectwie.